Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami od 29 listopada do 29 grudnia 2016 roku. Zarząd Powiatu odbył dwa posiedzenia w dniach 8 i 19 2016 roku, na których omówiono poniższe sprawy. Sprawy budżetowe. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekty uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016 rok dotyczące zabezpieczenia środków finansowych na dokonanie zwrotu odprowadzonych przez szkoły jednostki oświatowe dochodów w łącznej wysokości 35 977 zł. Przeznaczenia darowizny w wysokości 2125 zł otrzymanej od osób prywatnych do domu dziecka z samochodu. Przeznaczenia kwoty w wysokości 1 700 000 zł na spłatę kredytów na koniec 2016 roku zaciągniętych przez Powiat Sanocki w latach ubiegłych. Zgodnie z pisem Ministerstwa Finansów ze środków rezerwy części subwencji oświatowej dla Powiatu Sanockiego na 2016 rok została przyznana kwota 263 998 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie artykułu 20 Karty Nauczyciela, a także dla nauczycieli przychodzących na emeryturę na podstawie artykułu 88 Karty Nauczyciela. Zarząd wprowadził autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Sanockiego na rok 2017. Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016 rok dotyczące przeznaczenia kwoty w wysokości 6975 zł dla rodzin zastępczych, dokonania zmian w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 36 975 zł, dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sanoku 4509 zł. Dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku o kwotę 15 700 zł. Dokonanie zmian w dziale 801 Oświata i Wychowanie oraz w dziale 845 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w łącznej kwocie 97 675 zł. Przesunięć w rozdziale Nadzór nad gospodarką leśną o kwotę w wysokości 2856 zł. I w dziale 85313 jest to rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę nie tylko złotego i w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrony środowiska w łącznej kwocie 18 173 zł. Dokonanie zmian w planie finansowym stanowiskowego o kwotę 120 tysięcy złotych jest to zarządzanie kryzysowe. Przeznaczenie kwoty w wysokości 6297 zł na wydatki związane z realizacją statutowych zmian zadań w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku. Jest to decyzja wojewody. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek, dla których Powiat Sanocki jest organem prowadzącym. Pozytywnie został zaopiniowany projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiary budowy nowej siedziby SOS w Sanoku. Wyrażono zgodę na przyznanie nagrody rocznej dyrektorowi Muzeum Historycznego w Sanoku. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na współuczestnictwo w organizacji Orszaku Trzech Króli na powyższym celu zabezpieczone środki finansowe w wysokości 500 zł. Przeprowadzono rozmowę z dyrektorem Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku, zwracając uwagę, aby prowadzona placówka miała charakter kulturalny. Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku intencyjnego Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego o przywrócenie do budżetu Powiatu Sanockiego dodatku motywacyjnego dla nauczycieli. W momencie, gdy aktywność organizacyjna szkół ponadgimnazjalnych zostaje przeanalizowana oraz gdy sytuacja finansowa na to pozwoli, zostanie rozpatrzona możliwość przywrócenia dodatku motywacyjnego. Sprawy z zakresu pomocy społecznej i służby zdrowia. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych pod nazwą prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Zmieniającą uchwałę nr 3 przez 2012 Zarządu Powiatu Sanockiego z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku, zmienionego uchwałą Zarządu Powiatu Sanockiego nr 59 przez 2015 17 marca 2015 roku. Wyrażenie zgody na zbycie majątków składników majątkowych jest to samochód Mercedes-Benz przez SOS w Sanoku. Przekazanie wzmacniaczy do gitary do domu dziecka w Sanoku. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr
24 łamane 386 przez 2016 z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w roku 2016. Określenia zadań i wysokości patronu przeznaczonych na te zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w pierwszym kwartale 2017 roku. Ustalenie rozkładu pracy godzin ogólnodostępnych, apel ogólnodostępnych w roku 2017 na obszarze działania powiatu senackiego. Zarząd powiatu wyraził zgodę na udostępnienie Towarzystwu Świetlich stanowisk pomieszczeń na parterze w budynku powiatu senackiego mieszczącego się przy ulicy Jagiellońskiej 22 w Sanoku z przeznaczeniem na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej przez wyżej wymienione towarzystwo. Zarząd powiatu pozytywnie odbił się do prośby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku, wyrażając zgodę na podjęcie prac mających na celu utworzenie nowego podmiotu leczniczego jest to Pogotowie Wyszczackie SPSO w Sanoku oraz na złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach pierwszego naboru wniosku do programu współpracy transgranicznej Polska, Białoruś, Ukraina, przepraszam, projektu nowoczesnym transgranicznym ratownictwem medycznym gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu sanockiego oraz obwodu lwowskiego. Sprawy z zakresu geodezji. Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej części nieruchomości powiatu sanockiego położonej w Sanoku Oprem Śródmieście. Jest to pomieszczenie garażowe na ulicy Jagiellońskiej. Zmiany uchwały w sprawie użyczenia nieruchomości powiatu sanockiego położonej w Sanoku Oprem Wójtostwo. Jest to bezpłatne używanie przez gminę miasta Sanoka. Zarząd powiatu wyraził zgodę na użyczenie części działki nr 58-34 położonej w Sanoku Oprem-Wójtostwo obejmującej powierzchnię 0,4775 na działalność prowadzoną przez CIS Sanoku. Zarząd powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zobowiązania do pokrycia własnego w formie wkładu pieniężnego do realizacji projektu pod nazwą Czas na aktywność zawodową złożonego w ramach konkursu na PPK, tam jest podany numer 070100 i P01-18/03/15 w ramach RPO2 na lata 2014-2020, oś priorytetowa 7, regionalne rynki pracy, działanie 7.1, poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy, projekty konkursowe. Proszę Państwa, pozwólcie Państwo, że jeszcze złożę sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu Sanockiego w okresie 29 listopada do 29 grudnia 2016 roku. Na ostatniej sesji Rady Powiatu Sanockiego w dniu 29 listopada 2016 roku przyjęto 6 uchwał, których realizacja przedstawia się następująco. W sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w trakcie realizacji. W sprawie powierzenia gminie Sanok zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w trakcie realizacji. W sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu sanockiego na 2016 rok, jest to kwota 513 133 zł, jest to projekt podniesienia atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w powiecie sanockim w trakcie realizacji. W sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu sanockiego jest to kwota 85 tysięcy zł ze służby nr 5 Sanoku zrealizowana. W sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu sanockiego na 2016 rok łączna kwota 34 482 jest to rozbudowa drogi powiatowej między kościelem polegająca na wykonaniu chodnika jest to kwota 16 482 zł oraz dotacja dla SPSO Sanoku wymiana drzwi na salach chorych dzieci na oddziale dziecięcym jest to kwota 18 tysięcy zł w trakcie realizacji. W sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu sanockiego na 2016 rok jest to kwota 7429 zł. Jest to projekt w trakcie realizacji. Panie Przewodniczący.